Oficjalnym patronem kanału jest sklep Instant Gaming. Graj z głową i płać mniej. Zajrzyj, zarejestruj się, zdecyduj. Polecam. Ragnar. No hej, hej! Dzień dobry, witam w materiale nagrywanym od razu po poprzednim, moi drodzy. Final Fantasy VI. Kontynuujemy przygodę Tery, Glupa, Pocybuta, znanego jako złodziej, i jakiegoś króla, Blue Foxa. Futrzak nie lubił swojego tronu. I ma brata, Geroya, którego może spotkamy dzisiaj. Słuchajcie, wchodzimy do Figaro Południowego. Tutaj prawdopodobnie będzie sporo sklepów, którymi będziemy mogli się zająć. O, tonik przy okazji w beczce. Więc też można wynająć Chocobo chyba. O lichu! O Jezu! Łeb mi urwie! To są mury chyba, tak mi się wydaje, miasta. Dobra, to co trzeba zrobić na 100%, słuchajcie, to zakupy po prostu nowego sprzętu, ekwipunku. To na pewno. Weźmy dół od razu. O, soft, świetnie. A dam radę jeszcze... Powiesz mi coś, dziewczynko? Nie wierzę w to, oni nas zmiażdżą! Co? O czym ty mówisz? Nie, nie da się tam przejść. Eye drop. To są krople do oczu na oślepienie. Antidotum. Starczy, co mi powiesz? Za górą Kolc znajdują się górska kraina Sabil. To tutaj da się też wyjść? To jest wyjście z miasta? Nie, to jest wyjście na port. Widzę, że są w trakcie przenoszenia rzeczy. Ten statek na razie nigdzie nie płynie. A macie jakieś fanty? Też nie jestem pewien, czy ta mapa, którą widzimy na razie, na starcie gry, wiecie, tam mapa świata w miniaturce, to czy to jest pełna mapa? Przepraszam, przerwa na smarknięcie. Zawsze mam tak po kichaniu. Kafe. Spróbujmy. Możemy tutaj się przespać chyba. Ten gość przy ladzie jest jakiś dziwny. Przy ladzie? Ale fajna nuta. Imperium atakuje jedno miasto po drugim. Tu nie jesteśmy bezpieczni. Ludzie pewnie uciekają. Ta mała dziewczynka? Czy dzieci mogą tu być? Jak myślisz? No dobrze. Ty kim jesteś? Duncan sprawił, że Vargas żyje, tylko szuka sztuką walki. Vargas teraz trochę tego żałuje. Vargas? Uczniom Duncana nikt nie dorówna. Jakiego Duncana? Kim są Duncan? O, Shadow! Lub przynajmniej mógłbyś mi odpowiedzieć. Blue Fox, cofnij się. Wydaje się dziwnie znajomy. Chwila. Zdradza każdego i zrobi wszystko dla pieniędzy. Przychodzi i odchodzi jak wiatr. Shadow. Myślę, że nie. Przychodzi jak wiatr. Przychodzi jak cień. To jest. Czy to jest MD Polak? Dobra, zrobimy pol. MD Pol. Chyba, że nawet jeszcze możemy. Ciup, ciup, ciup. To MD Polak! Poderżnął gardło swojej matce za
potężną gardło swojej matce za miedziaka. Sorry, the Polak. Chyba lepiej się nie zbliżać, mówi Glub. Wbrew pozorom, jest to jedna z najzajebistszych postaci w tej grze. Nie będę wam jeszcze spoilerował, nie będę wam mówił, o co chodzi, ale jest tak głęboką postacią, oryginalnie Shadow, coś niesamowitego. Dobra, ma jeszcze psa. MD Polak. Zostawcie nas. Pies atakuje obcych. A co nam powiesz ty? Nic nam nie powiesz. To można zejść niżej przy okazji. Kuchnia. Z drogi, muszę zanieść to wino starcowi. To moja praca. Teraz zjeżdżaj. Mówisz do króla, goddammit. Tutaj nic nie ma. Boże, tak to jest zajebiste. Dobra, wyszliśmy do karczmy, znaczy do hotelu. Wiecie co, nie byłoby głupio pomysłem się przespać. 80 zł za noc, chcesz? Tak, mam dużo pieniędzy. Najbardziej, odpoczniemy sobie. Zregenerujemy manę przede wszystkim, znowu muszę smarkać. O Jezu. Lepiej. Dobra, i zobaczmy, czy coś jest w pokoju. Przy zegarze. Nie, tam jest jakieś wiadro. Jeszcze sobie sprawdzę. Ktoś mi napisał, czy mógłbym w pierwszym odcinku nawet, czy mógłbym nagrać wszystkie finale. Mam karkołomne przedsięwzięcie. To są długie gry. Tych gier jest dużo. Raczej nie. Niektóre tak, ale pierwsze części na przykład są naprawdę... Powiem tak, ja bym się bawił świetnie. Wy pewnie trochę gorzej. Hello. Imperium zaatakowało zamek Figaro? Teraz my zostaniemy wciągnięci w walkę. Dobra, wlazłem komuś do łóżka. Tylko w tej grze. Final Fantasy 6. Polecam. Jeszcze zobaczymy, co jest poniżej. Czy to jest jakiś sklep? Przydzielę osobie relikt, aby zdobyła nowe zdolności. Ten podwaja prędkość chodzenia. Aha, to mu dobrze poszło. Chyba mamy tutorial. Relikty dają osobom w twojej drużynie różne zdolności, przykładowo. Buty biegowe podwajają prędkość. Prawdziwy rycerz pozwala osłaniać innych w walce. Smocze buty dodają polecenie skok do użycia w walce. Rękawice pozwalają trzymać miecz obiema rękami. Użyj głównego menu, aby wybrać postać od 1 do 2 reliktów. To na pewno będziemy chcieli zrobić, słuchajcie. To my mamy. Spring Shoes. A jakieś opisy? A, pozwala biegać, dobra. Tylko bieganie? Czy nie jest mi potrzebne bieganie? Google chroni przed Dark, przed ciemnością. Star chroni przed Poison. Javelin chroni przed Dark, Petrify. Czekaj, to jak chroni to przed Dark, Petrify, to w takim razie Google chroni tylko przed Dark. Kupimy tak, 4 gogle. Wierzcie mi, że to będzie bardzo, bardzo, bardzo przydatne. A poczekajcie, jeszcze True Night. Osłania towarzyszy, które mają mało HP. No, to by było dla Blue Foxa. Albo Spring Shoe. Star Pendant, chyba przed Poison. Dobra, kupimy 4 takie sztuki. O Jezu, nie to chciałem zrobić. Kupimy na pewno Javelin Ring, to jest jadeitowy pierścień? Petrify Dark. Jeszcze co najmniej 3 sztuki.
Wiecie, czemu to robię? Bo jak znajdziemy bossa, który na przykład rzuca poison albo petrify, albo jakiekolwiek inne statusy, to jestem w stanie się przygotować na niego, więc warto mieć na każdą z tych postaci przynajmniej alternatywę, żeby mogła z tego korzystać. Czy ja chcę biegać? Gogle nie są mi potrzebne. True Knight. Obym mógł jedną taką sztukę kupić. Więcej nie będę potrzebował. Spring Shoes. Bieganie. Szybsze chodzenie byłoby miłe, ale dla mnie to jest takie trochę... Dobra, jedno, słuchajcie, kupimy. Wydałem połowę pieniędzy. Dobra. A teraz je zaekwipujemy. Czyli tak, ekwip... to nie tu, relikty. Więc tak, na ciebie idzie na pewno True Knight i na pewno Spring Shoes. Sprint Shoes. Później idziemy Glue. Tutaj osłony przed Dark Petrification Poison. I to samo Utery. No i możemy stąd wyjść. O, i teraz faktycznie jest różnica w chodzeniu, słuchajcie, szybciej się poruszamy. Kazi, coś ty masz do powiedzenia? Chyba nie. Witaj w południowym Figaro. Ty, znajdź w naszych sklepach wspaniałe broni i zbroje, relikty. Wiecie co, tu mamy Chocobo, więc to... Fajnie, bo ten budynek był taki połączony. Że tutaj weszliśmy do kafe, to wszystko zobaczcie, tutaj było jako jeden budynek, zajebiste. Fajnie pomyślane. Beczki zobaczymy. Znalazłeś Grinco? Co to jest? Demy? Leczy status imp. Nie pamiętam, co robił status imp. Przepraszam, tego wam nie powiem. Lubię ten dom. Wojna naprawdę się zaczęła? Wrócę do domu. Chyba możemy wejść jeszcze na górę, ewentualnie zobaczymy, czy coś przy zbrojach jest. Większa rezydencja. Atakować od wschodu. Tędy? Hej, co ty wyrabiasz? Wdzierasz się tu, gdy usiłuję napisać list. Harump! Cóż, wybaczcie. Nawet milionera można zaskoczyć. W tym pokoju zawsze jest niemiły przeciąg. Skąd on się bierze? Niemiły przeciąg. Lecz to może być dla nas pewnego rodzaju cynk. Coś w tym pomieszczeniu może być ciekawego. O właśnie. O tym mówiłem. Ta gra bardzo lubi takie zagadki. Warto zatem sprawdzać, czy za czasem nie ma jakichś ukrytych, wiecie, przejść, drzwi itp. Co my tu w ogóle na samym końcu jeszcze mamy? Tylko może zapiszę grę. Żebym nie wlazł za chwilę w coś, czego będę zażałował. Tutaj jest skrzynia. 500 sztuk złota. Przyda się. Stary zegar chodzi. Kolejna skrzynia. Znalazłeś 1000 sztuk złota. W końcu do domu milionera, nie? Tysiąc pięćset. Pięknie, już znaleźliśmy 3000. Puste. Bardzo ładna nagroda. Stary zegar nie chodzi. Aż mi się ponownie zachciało, słuchajcie, usiąść do RPG Makera, normalnie. O, Sable. Czemu nie? Możemy spróbować zapisać grę. A to wygląda jak mała cela. Dobra, wychodzimy.
sumie zwróciły nam się znaczna część wydatków, które ponieśliśmy w sklepach. Mamy 15 tysięcy. Dobra, co my tu mamy dalej? Kolejne drzwi. I dzieci. Ja wolę grać w RPG niż udawać zbroję, a czasami tłumaczę gry. Jestem Rusty Khan. Wpadnij. www.finalfantasy.w.pl. Easter Egga sobie zrobili, tłumacze. Czong, 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 czong. Zbroja Magitek. Aha, ta się bawi. No, macie coś ciekawego w pokoju, dzieci? Tłumacze zrobili Easter Egga. Okej, to by było na tyle w tej rezydencji. I tak świetne fanty, żeśmy zebrali. I jeszcze Phoenix Down. Super. Tutaj widzę od razu sklepy. Sklep z bronią, tam ruszymy. Trzeba będzie kupić nowy ekwipunek dla naszych bohaterów. A przy okazji, tutaj na dole też jeszcze coś jest. Tak sobie przejrzę od razu miasto. Duże to Figaro, tak wbrew pozorom. Tam coś jest. Dobra, słuchajcie, najpierw do sklepu idziemy. Żebym nie odpalił jakiegoś eventu. Dom w północnej części miasta należy do najbogatszego mieszkańca. Dzięki za cynk. Już jest trochę biedniejszy. O, to chodziło. Tylko, że jest jeszcze skrzynia. Trochę ciężko się manewruje. Tonik, fantastycznie. Postacią. Arsenał. I przy okazji mamy dostęp do broni i zbroi. Zobaczmy. Dirk. Co to jest? Jest na wyposażeniu, to jest słabszy. To jest taki sztylecik chyba. Mithril Knife. To mamy z kolei na naszej terze. Mithril Blade. Regal Cutlass. Blaster. Wróg nie wie, co robić. Wróg nie wie, co robić. A może być ciekawe. Ogłuszacz to jest. Dźwiękowy. Będzie, kupimy go. I bioblaster. I gazuje wielu przeciwników naraz. Narzuca poison. Okej. Okay. Jakiś trudniejszy wrog, jakieś trudniejsze starcia. Co jeszcze robimy? Słuchajcie, regal. Myślę, że... Jeżeli Mithril Blade jest na wyposażeniu Blue Foxa, a to jest lepsze od broni Blue Foxa, to kupimy dwie sztuki i możemy jeszcze zakupić mithrilowe ostrze dla Glupa. W lewym ręku jeszcze nic nie możesz mieć. I w zasadzie później będę mógł posprzedawać niektóre z tych rzeczy już. Dobra, teraz zbroję. Na pewno ciężkie tarcze dla wszystkich. Nie jestem pewien, czy nie powinienem kupić jeszcze jednej, bo dla postaci, którą zdobędziemy później. Platynowa czapka. Czy plumpet head, nie platynowa, boże, nie platinium, tylko plumpet head. Też trzy sztuki. Może kupię, słuchajcie, od razu cztery. Na zasadzie, że mogę spotkać jeszcze kogoś, kto będzie, powiedzmy, tego potrzebował. Cotton rope, to jest szata wełniana. Nie, cotton to jest wool, to jest wełna, a cotton... To jest bawełna chyba. I Kung Fu Sweet! Tata Kung Fu! Ale nie masz nic więcej. Dobra. Więc tak, mały puklesz mu zdejmiemy, dostaniesz ciężką tarczę. Ty tak samo. I wejdź ci nawet. Słuchaj, to jest w ogóle zabawne. Zakładamy mu ciężką tarczę, w momencie, gdy ma wolną rękę i jeszcze mu evasion, czyli uniki mu wzrastają procentowo na 25%. A, to
też. Body. Przy okazji nie wziąłem ci lepszej czapki. I dla ciebie. Moja droga, tak samo, ciężka tarcza. Czapka i szata. No to już mamy nieźle podniesione statystyki. Bym powiedział, że optymalnie na tym chyba poziomie. Co to dalej mamy? Góra Kolc na wschód. To są jakby takie informacje chyba, gdzie powinniśmy się udać w następnej kolejności. Też nie jestem do końca pewien. Jak znajdziemy kogoś, z kim możemy pogadać, to pewnie to zrobię. Czy tutaj coś jest? Tak. Warpstone. Co daje Warpstone? Działa tak jak warp. Nie wiem, jak działa warp. Czy to przypadnie nie jest kamień przyspieszenia? Może narzuca speed? Czy coś w rodzaju? Nie wiem, musiałem zobaczyć sobie dokładnie. Dobra, zobaczmy jeszcze, co jest po tej stronie murów. No i coś tutaj jest. Kolejny dom. Próbujemy. Item shop. O, tu bym się też zaopatrzył chętnie. Toniki mamy 49, antidotum jest ok, soft robił, leczy status petrify, to tak do 10, przypuśćmy, 8 sztuk, antidotum, krople do oczu, 9 sztuk jeszcze, echo, leczy status mute, 10 sztuk, phoenix, dwie sztuki jeszcze, do 10. Sleeping bug. Tent działa na wszystkich w takim razie. Dobra. Słuchajcie, tent też wezmę. Na razie jest dwie sztuki tentu. Ewentualnie mogę jeszcze jeden namiot kupić. No, część rzeczy mogę sprzedać. Dobra, wiecie co? Sprzedamy... Na pewno te lekkie puklerze. Na pewno sprzedam kozik i mitrylowy nóż. Super. No i chyba... Dobra, jeszcze jeden namiot. Albo nawet dwa. No i to, co zostało, wpakujemy w toniki. I tak się przynajmniej zaopatrzyłem na dalszą wyprawę. No nie ma za bardzo sensu, słuchajcie, tak chować tych pieniędzy. Zawsze mogę wyjść poza miasto zarobić. Mój dziadek był służący największego bogacza. Mam robotę, spadaj. Jakiś taki niemiły był. A czy mi powiesz, starcze, coś ciekawego? Nie lubię obcych. Przynieś mi wina. Może wtedy z tobą porozmawiam. Chcesz wina, tak? Czekajcie. W karczmie można było chyba wino dostać. Tu może będziemy mieć tutaj. Znalazłeś tonik. Świetnie. Fajnie, jakbyśmy to wino mogli zdobyć. Nie jestem pewien, czy to da się w ten sposób, ale wydaje mi się, że tak. Dobra, wychodzimy z tej strony. No to do karczmy by trzeba było pójść. Ty mi nic nie powiesz. Spróbujmy, słuchajcie. Zdobyć wino. Jeszcze nie byłem w stajni Czokobo. Tu są relikty. Trochę na drugą stronę muszę przejść. Da się kupić wino. Nie. Shadowa też nie ma co zaczepiać. Nic nie powiesz. Ten na dole może będzie chciał mi sprzedać wino.
drogi, muszę zanieść to wino starcowi, to moja praca. A teraz zjeżdżaj. Dobra. Stary jest niezły moczymordą. Nie wiem, czy można z nim coś zrobić, czy nie. On chciał to wino, ale ja wina nie widziałam do kupienia, ani nic. Ja też nie mam z nikim do pogadania. To samo. Nie, dobra, dajemy sobie spokój. O Jezus moje. Ciężko się steruje na tej prędkości. Nie, on faktycznie zanosi, słuchajcie, z temu starcowi to wino? A poważnie? Tak biega z jednej strony na drugą? Nieźle. No cóż, to nam pozostaje jeszcze sprawdzić, co jest tutaj. Kim ty jesteś? To miasto umrze walcząc, nawet ze zbrojami Magitech. Łatwo nas nie pokonają. Ważne słowa. Duncan House. Mój mąż, Duncan, jest sławnym mistrzem sztuk walki. Co dzień wchodzi na górę Colts, by tam trenować i medytować. A to nie było tak przypadkiem, że ten brat Blue Foxa usłyszał, że Duncan nie żyje? No to jest safe. Tylko pytanie za 100 punktów, bo tu widzę, że jeszcze są jakieś inne przejścia. Więc to skoro jest safe, to skorzystam. Byliśmy. A chyba, że zapytam może kogoś tutaj na górze, czy masz wino? Mój dziadek był służącym największego bogacza. Mam robotę, spadaj. No to wiemy, że ty chcesz wino. A. Ile ty chlejesz? Za dużo. Nie, to też nie jest miejsce, do którego powinien się udać. Nie no, wydaje mi się, że chyba w takim razie zrobiłem absolutnie wszystko. Nie byłem tylko w Chocobo. Stajnie Chocobo. Chocobo są przesympatycznymi stworzeniami w tej grze. W każdym finalu. Jest na Chocobo 80 zł. Wskakujesz? Nie. To szybciej się podróżuje dzięki Chocobo, ale poczekać, tam była jeszcze jedna rzecz, którą mogła mieć jakiś przedmiot. Nope, nic. To co? Chyba wszystko. No bo wydaje mi się, że sprawdziłem bardzo dokładnie wszystkie domostwa. Nic tutaj już nie ma za bardzo. To wychodzimy, idziemy na północ. Chyba, że w tych krzakach coś jest ukryte? Nie? No, wychodzimy. Dobra, na północ do tego domu. O, przepraszam bardzo was, na chwilkę. No już jestem, przepraszam was bardzo, ale w trakcie walki nie da się za bardzo tylko zastopować tej gry. Przynajmniej nie widziałem klawisza, więc szybko ich pokonałem autoatakiem. No i przede wszystkim wchodzimy tutaj. Więc tak, jeszcze raz spróbujemy ten dom sprawdzić. A, bo on... Tutaj jest takie... Ta informacja, kwiaty, jego ulubione. Tak jakby Gieruj tu mieszkał. Zobacz, tu pewnie wyjdę na mapę. Dokładnie. Czyli mamy informację o tym, że prawdopodobnie on się tam zatrzymywał, więc spróbujemy dostać się do tych gór. Próbujemy. Zobaczmy też, jacy są przeciwnicy tutaj. Brawlerzy!
Okej, okay, lecimy ostro w niego. Piękne obrażenia. Nie dostajemy zbytnio więcej doświadczenia niż wtedy. Znaczy, postaram się po prostu tutaj przebiec. Są miejsca, gdzie będę chciał farmić na pewno. O, tam się... Czy tam na górze coś mi mignęło? Tu jest jakaś skrzynia. Holy shit! Ile tego gier tu jest? Ukradnij z niego. Ty na razie nie. I kusza. Ła! Wow. Dobrze, słuchajcie, że kupiłem te nowe zbroje. Przydadzą się na pewno. Jeszcze żyje. To cura na niego. Na glupa. To już jest trochę inne doświadczenie. Ładnie to wygląda. Jestem ten w stanie przejść. Jezu, ile tu walk jest. Niektórych to bardzo denerwuje. Dobra, osłabimy jego. Ty na razie nic nie robisz. Usza. Ewentualnie możesz rzucić cure na wszystkich. Jak przeżyją oczywiście. I wykańczamy mamuta. W tym tempie to bym szybko wbił kolejny poziom. Nie, bo tu się nie da przejść na górę. Dobra, to muszę pamiętać, że tam jest przejście. Do jaskini. Teraz pójdziemy sobie... Czy ja mogę przejść niżej jakoś? O Boże! Dobra. Może... Nie, nie będziemy używać Fajera. Strasznie mocno biją. No i ponownie leczenie na ciebie, mój drogi. Glupie. Dostajesz po dupie. No i tu cały czas mi coś na telefonie leci. Glup, następny poziom. Świetnie. No, 12. A ile potrzebuję Tera jeszcze do kolejnego poziomu? Sporo. No to teraz pytanie. Tutaj nie mogę. A z od dołu jakoś? Mogę. Od dołu się da. To wyjdziemy i weźmiemy tą skrzynię. Dzięki temu. Guardian! Co to jest Guardian? Czy mogę to... O właśnie, posortować. Dziękuję. Guardian to jest sztylet, moi drodzy. Tylko sztylet może być na tobie. I Guardian jest lepszy. Ma niezłego speeda. Speed odnosi się do prędkości nabijania tego paska, kiedy możemy się ruszyć. Bardzo mocne obrażenie. 73. Niezłe uniki. Bierzemy na niego. Fajna broń. Taka naprawdę skuteczna. Będzie dużo obrażenia teraz siekał. I właśnie sprawdzimy. Mhm. 100 obrażeń. Dobra rzecz. Będę nawet powiedział, że Glup staje się... może nie najpotężniejszą postacią, ale niezłym fighterem. Tak na złodzieja. Co my tu mamy dalej? Przejście przez mostek. Fajnie to wygląda, naprawdę, zajebista lokacja. Uuu, hello, atak z boku. Robimy tak. Teraz auto crossbow. Ty atakujesz z tej strony i ty atakujesz tu. Chyba, że nieważne. Bo jakbyśmy w plecy ich atakowali, to wtedy można było, dlatego takie duże obrażenia poszły na dół. To wtedy byłyby krytyki. Czasem też możemy my tak zostać zaatakowani z dwóch stron. No i jest problem. Wtedy faktycznie przeciwnik siecze. Mi się wydaje, że tutaj Geroj przed nami ucieka. Dobra, Glup. Proszę, zrób kradzież.
Antidotum, dobrze. Ty jesteś na tylnym szeregu, to nie obchodzą mnie za bardzo te obrażenia. Skoro oni rzucają antidotum, to bardzo możliwe, że jeden z ich ataków potrafi zatruć. Gdzie przede mną spierdzielasz? Ja się pytam. No teraz pytanie, dokąd powinniśmy pójść? Zrobię save'a. Spróbujmy do tego dalszego. Nie wiem, czy to dobrze wybrałem. W zasadzie muszę się przyzwyczaić, słuchajcie, do atakowania za pomocą tych narzędzi. Bo przez przypadek wyznaczyłem właśnie atak zwykłym mieczem na Blue Foxie. Dobra, czy tu jest jakaś skrzyneczka, cokolwiek? Jest jakieś przejście dalej jeszcze? Nie, to się wrócimy i sprawdzimy tą drugą odnogę. A że mam dużo zapasów, to jestem w stanie sobie na to pozwolić. Dobra, ponowna sytuacja. Steel. Ty atakujesz. Usza. Można by leczenie rzucić w następnej walce. Co tutaj jest? Też przejście dalej. Interesujące. Wow. To bolało. Dobra, lecimy z magią, cure na wszystkich naszych i kusza na tych, nie wiem, ćwiczeń. To są chyba... No, uczniowie Duncana? Tak mi się wydaje. Pasowaliby wtedy do opisu, bo ten Duncan podobno gdzieś tutaj szkolił. Chodź, próbujemy. Zejdziemy teraz tutaj. O! Tent, namiot, świetnie, przyda się. Bo mamy łącznie 5. Kupiłem 3 sztuki. I teraz sobie pójdziemy jeszcze wyżej na tą górę. Pamiętam, że tu chyba był jakiś boss. Gnomcza. Sprawdzamy. Nie no, te buty nawet były dobrym zakupem, wiecie? Zrobimy najpierw kradzież na tobie i nic nie ukradłeś. I wykończamy je. Podobnie, ta sama sytuacja. Wiecie co? Jeszcze zrobimy sobie cure. A, nie mogę, nie są obok mnie. No nie. To po prostu... A, jeszcze zdążyli zareagować. Za długo czekałem. Czyli tutaj nie jest do końca taka tura. Oni też mają pewien okres czasu, w którym mogą wykonać ruch. Myślenie nie jest nieskończone. No wyraźnie tam coś skacze i schodzi. Jestem pewien, że to jest jego brat. Ała. Dobra, od razu idzie w mamuta. Gdzie co, od razu leci cure. I kusza. Ale za to dostaniemy bardzo dużo doświadczenia. To jest chyba najlepszy układ. Tera ma następny poziom. I Drain! Nowa umiejętność. Drain nie był przypadkiem wyssaniem z życia, żeby się uleczyć i przy okazji zadać przeciwnikowi obrażenia. Umiejętności, magia. Drain HP from the enemy. Jest dokładnie, wysysa życie. O,
ona jest super teraz tak trochę wampirem. A jak tam mamy punkty? 12 poziomy wszędzie. Blue Fox już prawie. No to nawet słuchajcie, Blue Foxa można by jeszcze tutaj podbić. Może znowu spotkamy to ułożenie przeciwnika. Jest okej. Okay. Steel. Tu nic. I kusza. Jeszcze jedna taka walka i będziemy mogli mieć poziom. Jest safe. Jest, skoro jest safe, to bardzo prawdopodobne, że za chwilę będzie boss. Szybka akcja. Dobra, Blue Fox następny poziom, zajebiście. To teraz idziemy zapisać grę, faktycznie. Namiotu raczej nie będziemy korzystać, nie ma takiej potrzeby. Ale zapiszemy grę. I tutaj ja, moi drodzy, podziękuję wam za uwagę. Do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnym materiale. Mam nadzieję, że ten wam się podobał. Jeżeli tak, dajcie łapkę w górę, dajcie komentarz. Zapraszam do Patronata. Dziękuję wszystkim patronom i zapraszam do Instant Gaming, oficjalnego sponsora naszego kanału. A w kolejnym odcinku dowiemy się, co jest na szczycie góry i kim jest ten tajemniczy cień przemykający po klifie. Do usłyszenia, hej papa! Hej! Setki gier prosto od dystrybutorów. Widziałeś już? Nie? Zajrzyj koniecznie na instantgaming.com. Linki w opisie.